Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 2015 roku. Po napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku jeden z głównych twórców koalicji międzynarodowej wspierającej państwo ukraińskie. Joe Biden, demokrata, prezydent Stanów Zjednoczonych od 2021 roku. Przywódca koalicji międzynarodowej wspierającej Ukrainę w walce z rosyjską agresją. Państwa w Europie Środkowej, zwłaszcza w tej części naszego kontynentu, po 24 lutego wyraźnie zobaczyły, kto jest gwarantem ich bezpieczeństwa, czy Unia Europejska zdominowana przez Niemcy, czy NATO, albo krótko mówiąc Stany Zjednoczone, które mają zresztą, o tym też trzeba powiedzieć, po 24 lutego 2022 najliczniejszy kontyngent w Niemczech od kilkunastu lat i systematycznie go wzmacniają. Się okazuje, że Rammstein to jest dzisiaj symbol nie tylko tych konferencji na temat pomocy Ukrainie, która odbywa się w bazie amerykańskiej, ale to jest w ogóle miejsce, gdzie jest chyba dzisiaj najliczniejsza, gotowa operacyjnie armia stacjonująca w Niemczech i nie jest to armia niemiecka. Tak, bo to jest wielki powrót Stanów Zjednoczonych do polityki europejskiej, a szczególnie do polityki środkowoeuropejskiej, no bo Rzeszów to też jest armia amerykańska, to wielkie lotnisko, ten hub przeładunkowy jest zarządzany bezpośrednio przez Amerykanów i przez wojska amerykańskie. Ale ja mam takie wrażenie, że to już minęło kilka miesięcy od początku wojny, że jednak Niemcy powoli dostosowują się do tej sytuacji, bo pierwszym przełomem, bo ja byłem sceptyczny, jeśli idzie w pierwszych miesiącach o Zeitenwende i ja też jestem sceptyczny, jeśli idzie o ten nadal, o ten wymiar militarny. Czyli jak Niemcy mówią, to mówią. No właśnie, czyli jak Niemcy mówią, no to jednak trzeba mówić zawsze z prawdem i nie można tego brać na wiarę, no bo Niemcy mówią dzisiaj o tym, i to mówią przedstawiciele rządu, no, że będą prowadzili politykę zrównoważonego budżetu, a to znaczy, że nie będzie szans na przekroczenie granicy 2%. A to jest dla nas bardzo ważne, również dla naszego bezpieczeństwa, no bo jednak Niemcy są naszym sojusznikiem i dla nas odgrywają z punktu widzenia geopolitycznego kluczową rolę, no bo to jest ta głębia strategiczna i w razie jakby, nie daj Boże, do czegoś doszło, doszłoby do konfliktu na naszej wschodniej granicy, no to Niemcy stają się głównym krajem, przez który będzie szła ewentualna pomoc dla Polski. Ta gotowość i zwiększanie potencjału obronnego Niemiec, gotowość ponoszenia wydatków na obronę również europejską, no jest bardzo, bardzo mała, co każe mi stawiać znak zapytania. Ale jednocześnie politycznie to trzeba powiedzieć jednak, tak, że Niemcy powoli wpisują się już w ten główny nurt Zachodu, czyli idą za Stanami Zjednoczonymi, no bo trochę chyba nie mają wyjścia. Ale chyba szukają też innego wyjścia, które można opisać takim oto stwierdzeniem, żeby po 24 lutego było tak samo, tylko bardziej. Zwróćmy uwagę na te ciągle pojawiające się deklaracje czy kanclerza Olafa Scholza, czy pani minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock, którzy mówią o tym, o konieczności na przykład zniesienia zasady jednomyślności w podejmowaniu decyzji w Radzie Europejskiej, czyli krok w stronę federalizacji Unii Europejskiej, żeby w ten sposób zrekompensować Niemcom, bo tak naprawdę o to chodzi, utratę ich wizerunku, no bo po 24 lutego Niemcy straciły rzeczywiście wizerunek państwa stabilizatora tego
Neue Macht in der Mitte, jak to Niemcy pisały przed 2000, w Niemczech pisano po 2014 roku, bo nagle się okazało, że w obliczu agresji rosyjskiej te wpływy niemieckie w Europie Środkowej i w żaden sposób nie gwarantują bezpieczeństwa właśnie tym państwom, tylko obecność amerykańska czy obecność Brytyjczyków, którzy, przypomnijmy, nie są już w Unii Europejskiej. No więc teraz ucieczka do przodu polityków niemieckich i w tym kontekście nasza rola, rola, którą można chyba opisać jako jednak wejście w rolę tego stabilizatora, czy też jednego z stabilizatorów sytuacji ładu, bezpieczeństwa w tej części Europy. Wspomniałeś o tym hubie w Rzeszowie. No właśnie, Rzeszów, bo to jest pewien symbol zaangażowania Polski, ale ja sądzę nie tylko Polski, bo to jest pewien symbol roli, jaką w tej nowej konstelacji geopolitycznej wywołanej przez wojnę odgrywa nasz kraj i cały region, bo się okazuje, że ten nasz region nagle się, no wskutek wojny, to jest tragiczne, ale prawdziwe, upodmiotowił, tak? Bo zaczął odgrywać istotną rolę i inne mocarstwa tą rolę naszego regionu zaczęły dostrzegać, no, chociażby zaskakujące ostatnie, no, można tak powiedzieć, przeprosiny prezydenta Macrona za wypowiedzi prezydenta Chiraca z 2003 roku odnoszące się do państw środkowoeuropejskich, gdzie prezydent Chirac mówił, że najlepiej, gdyby państwa wykorzystały szansę i milczały. To zaczyna być rola tych Polski i innych krajów i istotna rola w przeciwdziałaniu sowieckiemu, rosyjskiemu imperializmowi, ona jest dostrzegana. No tak, dwukrotna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w krótkim okresie czasu w Polsce, no to jest takim potwierdzeniem tego, że naprawdę, no może nie jesteśmy oczywiście wielkim, samodzielnym graczem na tej geopolitycznej szachownicy, ale jednak coś znaczymy, no bo trudno sobie wyobrazić na dłuższą metę pomoc dla Ukrainy wojskową i nie tylko, też humanitarną, no przypomnijmy te 2 miliony rzeczywistych uchodźców wojennych, których przyjęliśmy, bez Polski. Udział oczywiście też innych państw, jak Słowacja czy Rumunia, graniczących z Ukrainą, ale Polska jest tutaj absolutnie kluczowa też z racji na swoje położenie. Jeszcze jeden czynnik o charakterze trochę potencjalnym, ale moim zdaniem bardzo istotny, bo on będzie chyba miał główny wpływ na pozycję Polski w najbliższych latach, czy w ciągu najbliższej dekady, mianowicie czynnik militarny. Wojna pokazuje, że dziś wśród tych czynników decydujących o potędze danego państwa, miarą potęgi danego państwa, dzisiaj wydatki na obronę i realizacja zadań obronnych, ten zasób militarny mierzony wielkością składu osobowego sił zbrojnych, ilością czołgów i jakością tych czołgów, ilością samolotów i jakością tych samolotów, liczbą rakiet, etc., etc., to jest bardzo ważne. Polska wydaje w tym roku, wyda 4,4 PKB na obronność. To jest około 30 miliardów dolarów. To są ogromne kwoty. Jeśli my tę tendencję utrzymamy w najbliższych latach i uczynimy siły zbrojne naprawdę taką sprawną maszynką, no to będzie musiało wpłynąć na naszą pozycję w polityce europejskiej, wpłynąć na wzrost naszej pozycji w polityce europejskiej. Dlatego bardzo ważne jest, żeby, bo to jeszcze trzeba to umieć wykorzystać, tak? Do tego będzie nam bardzo, nie tylko będą konieczne wydatki na
zwiększenie wydatków na obronę i kupowanie nowego sprzętu i ćwiczenie tej armii, ale również będziemy musieli mieć bardzo sprawną dyplomację, która będzie potrafiła zagrać tą militarną kartą. I trzeba mieć obywateli, po pierwsze dużo obywateli i obywateli, którzy będą mieli świadomość, że warto walczyć o to państwo, warto go bronić, nie będą się wstydzić, będą w sposób szlachetny i dumni z tej historii, którą tutaj w jakimś sensie w sposób skrótowy prześledziliśmy od XVIII wieku poprzez XIX, XX aż do naszych czasów, bo to jest oczywiście wspaniała historia z wielkimi, jak to ładnie się mówi, zwrotami akcji, ale także wielkimi wyzwaniami. Ten teraz przed nami są bardzo duże, ale też jak powiedziałeś, mamy potencjał ku temu, żeby sprostać tym wyzwaniom. Ja bym powiedział nawet tak, nasze perspektywy jak nigdy w historii są naprawdę dobre. I to teraz jest najważniejsze to, żebyśmy my jako naród, społeczeństwo mieli tego świadomość i wykorzystali to. Spróbujmy wreszcie wykorzystać szanse, które daje nam historia.